Siemanko, jestem Lucek, a to jest Forza Horizon 2. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Jadę sobie teraz suprą, bo chciałem się troszeczkę wyszalić. Wyszaleć oczywiście. Boże, to jest dziwne. Znaczy, czasami starasz się zrobić coś w grze, takiego, wyskoczy ci na przykład jakiś komunikat, chcesz w tym momencie powiedzieć cokolwiek i robisz takie głupie jakieś przekręty słowne, że sam się sobie dziwisz, what the fuck, skąd takie rzeczy biorą się w moim mózgu. I właśnie taka rzecz nastąpiła teraz, ale mniejsza o tym. Wow, moja Supra jest zajebiście szybka, ale oh my god, czy to jest nic, sorry, Mitsubishi Eclipse. What the fuck, obejrzyjmy go. What the fuck, to jest Eclipse z wszystkich i wściekły. Z wszystkich i wściekły. Tak. Od dzisiaj to jest film Wszyscy i Wściekli. No co go nie ostrzy? Ostrzyj go, pięknie. Zobaczcie, jakie piękne fotki może tu robić. To jest oczywiście Mitsubishi z wszystkich wściekłych. O jeez. Oh man. To, dobra. Wszyscy wściekli, yeah. Tak, nie będę dzisiaj jeździł Suprą. Nie wiem, jakim samochodem będę dzisiaj jeździł. Zajrzę do mojego garażu, zobaczę, co ja tam mam. Mam trochę kasy? Ma. Trochę kasy mam, więc jakiś tam tuning można zrobić. Niewielki, kosmetyczny. Coś tam wygrałem. Jakiś samochód do grania jest na pewno. Ale nie wiem jaki, więc chodźmy sobie do centrum Horizon. I mamy i tu. Myk. No i jestem ciekawy, co mi się tam... Pamiętam, że wylosowałem Dodge Chargera. Ale chyba jeszcze jakiś samochód kupiłem. Tak, kupiłem przecież LaFerrari, którym sobie ostatnio jeździłem, bo nie mogłem robić... nie wiem dlaczego, nie mogłem robić w Audi RS4 mistrzostw. To znaczy tak, brałem sobie samochód, pokazywała się tam ikonka, twój obecny samochód, więc powinien być tam... Zamknij się, powinien być tam mój samochód do wyboru. Wchodzę tam, a tam nie ma Audi, no i to jest bardzo dziwne. Ale jest Ariel Atom 500 V8. Jest moja piękna Audi RS4, której niestety nie użyję. Jest Bugatti Supersport, którym tak naprawdę niewiele jeździłem, bo jeździłem na samym początku. Mamy też Escalade'a, to jest ciekawe, bo SUV-em jeszcze ani razu się nie poruszałem, ale mamy Corvette ZR1. LaFerrari jest świetne w ogóle, ale bym chciał może tą właśnie Corvette'ką pojeździć. Mamy Mustanga GT. Piękny Mercedes. Ja patrzę na niego i słyszę ten dźwięk, dosłownie. Mamy Skyline'a, mamy jeszcze Megankę, no i mamy Corrado z bardzo fajnym dźwiękiem silnika, tak się mówi popularnie, ale to jest oczywiście dźwięk całego samochodu. Mam Corvette. Co możemy z tą Corvette'ą zrobić? Ja chyba ją jakoś ulepszałem, nie wiem. Coś hardkorowego z nią robiłem, nie mam pojęcia. Zobaczmy na ulepszenia. Nie wiem, jak to śmiga, ale Corvette'a prawdopodobnie będzie latać bokiem jak powalona. To jest jedna z tych starszych korwetek. Dużo tu zmian nie możemy zrobić. Te całkowicie standardowe, które tak naprawdę popsują nam troszeczkę wygląd tego auta. Ma bardzo fajny kształt, podoba mi się. Można tu sporo rzeczy zainstalować. Zobaczymy, co oferuje nam konwersja, bo to nie tylko wymiana układu napędowego, ale także dolot. Więc dolot sprawia, że no niewiele tam osiągi, znaczy niewiele, no trochę tam osiągi wzrastają o 62 kW, ale nie wiem, jaką moc posiadamy teraz już na wstępie. To jest rocznik 95, wow, już wtedy na świecie byłem, no takie samochody widywało się na gumach turbo, niektóre osoby kojarzą. Były takie kiedyś gumy turbo i tam były takie naklejki różnych samochodów i pamiętam, że właśnie zbierało się takie naklejki, czy tam, to nie wiem, czy to były naklejki, czy to po prostu były takie obrazki różnych samochodów i jakieś tam podstawowe parametry tego auta, typu moc, nie wiem, pojemność skokowa i tak dalej. 791 punktów, mechanizm różnicowy. Patrzcie, że nam to niewiele daje, bo tutaj chodzi głównie o możliwości regulacji tego później. No i teraz opony, to jest bardzo ważne. Zobaczcie, że po zmianie opon statystyki samochodu szaleją. A to dlatego, że gdy
Podejrzewam, że ten samochód już ma wystarczająco dużo mocy, aby rozpędzić się do jakichś tam prędkości sporych, ale ponieważ trakcja nie jest wystarczająco dobra, jak na te standardowe opony, no to widocznie on sporo mieli. A gdy jakieś tam lepsze nawet troszeczkę opony zamontujemy, zobaczcie, o ile staty się zwiększają, więc ja tak naprawdę w zwiększeniu tej mocy niewiele zyskałem i myślę, że powinienem niektóre z tych części wymontować, tak aby, może nie części, tylko rzeczy, wymontować tak, aby zwiększyć trakcję, bo na tym mi, jak powiedziałem, najbardziej zależy. Więc spróbuję troszeczkę tą statystykę zmniejszyć. Zależy mi, aby ten samochód był w klasie A, chociaż tak naprawdę w S1 też by sobie, myślę, poradził, bo widzieliście, że ten tuning jest tutaj dość rozbudowany i można samochód w S1 również jakoś tam wymaksować albo sprawić, żeby po prostu był bardzo dobry i radził sobie z tymi autami. Cholera, dalej jest w S1. Czyli co? Propozycja taka. Robimy hardcora. Robimy samochód do S1. Ja się ostatnio skupiłem sporo na tej. Cholera, ale szerokie kapcie. Sporo się skupiłem na klasie A, tak naprawdę. I sporo tutaj jeździłem. Nie wiem, czy to był. Ojej. Aha, musimy styl. No tak, można zmniejszyć wagę instalując różnego rodzaju felgi. One są troszeczkę lżejsze od tych standardowych. Tu nawet nie chodzi o wygląd, chociaż wygląd też jest oczywiście ważny. A zobaczcie, tutaj już te felgi są cięższe, te na samym początku są najlżejsze. Wybiorę sobie te felgi, myk, i weźmy sobie tak. Mamy w S1 879 punktów. Nie będziemy zwiększać rozmiaru felg, bo to nam tak naprawdę zwiększy wagę auta. Tak, tu się zmniejszy prędkość, prowadzenie się polepszy, ale niewiele. Myślę, że nie warto tego spoilera tutaj instalować. Zobaczymy, co się stanie, jak zainstaluję do przodu. Tutaj też niewiele nam się to wszystko polepszy. Zobaczymy, może rzeczywiście będę tutaj coś jeszcze instalował dodatkowo. Tutaj na prowadzenie powiedzmy, że mamy OK. Możemy zwiększyć moc. Tylko zanim to zrobię, zanim będę bawił się rzeczywiście tą mocą, może spróbujmy najpierw przejechać się tym autem i sprawdzić, co się z nim dzieje na drodze. No bo to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, żeby sobie odpowiednio samochód przygotować, a przede wszystkim, żeby się w nim dobrze czuć, żebym ja się w nim dobrze czuł jako, powiedzmy, ten kierowca czy operator, bo z taką mocą to już przestaje być samochód, to już powoli zaczyna być samolot. Jej, zobaczcie, ale fajnie. Trzy samochody pod rząd do zdjęcia. Myk. O, tamtego mnie złapało, hej! Co to za uczciwość? Szewelkę znalazłem, proszę bardzo. A tamten co? Tobie też zdjęcie zrobię. O. Proszę bardzo, Firebird. Git. No i zobaczmy, jak to śmiga. Opony, kapcie mam naprawdę szerokie. Mam naprawdę fajne sportowe opony i auto powinno wymiatać, jeśli chodzi o przyspieszenie. Zobaczcie w ogóle, zwróćcie uwagę na te kształty. One. No, ten samochód jest piękny. No, piękny. Bardzo mi się podoba, naprawdę. Korwety. No, ta najnowsza korweta już nie jest dla mnie taka fajna, jak ta starsza i jeszcze Z02. Sorry, Z06. Są po prostu piękne i ta starsza również jest cudowna. Wow! Nieźle startuje, niezła trakcja. Może spróbuję się ścignąć z jakimś drive-atarem. Zobaczymy, jak się zachowuje przy hamowaniu i na zakrętach. Słuchajcie, samochód. Tak na pierwsze przejechane, nie wiem, 100 albo 200 metrów zachowuje się jak auto z napędem na cztery koła. To jest dziwne, bo ja oczekiwałem od korwety. No fakt, wprowadziłem tutaj zmiany w postaci szerszych kapci, które podejrzewam, że są naprawdę szerokie. Tego teraz tutaj nie widać, ale no są szerokie, domyślam się. Tym samochodem jeździ się naprawdę bardzo, bardzo przyczepnie. To jest aż dziwne, to jest nieprawdopodobne dla korwety. Ale jeździ się bardzo fajnie. Proszę, jak się ładnie światełka wysuwają.
No, bez kitu. Ja myślałem, że tu będę cały czas latał bokiem. Ale nie. No dobra, wiecie co? Okej. Mamy samochód sobie taki. Jeździ mi się w nim w miarę okej. Nie uważam, żeby to auto miało aż takich dobrych osiągów, aby zmierzyć się z trybem profesjonalnym w klasie S1. Ale spróbujmy. W razie czego mam jeszcze możliwość tuningowania, dostrojenia tego auta jakoś, zwiększenia mocy, zwiększenia trakcji, chociaż nie jest to chyba raczej konieczne, bo trakcja jest, myślę, dobra, nawet chyba za dobra. Przez co samochód troszeczkę za wolno się rozpędza, bym musiał może węższe kapcie zainstalować, żeby auto lepiej się rozpędzało. Myślę, że właśnie przyspieszenie jest tutaj największą bolączką i przyspieszenie jest za słabe. Tu mamy średniego drivatara, nie wiem w jakiej on klasie sobie jest, ale dobra, dajmy temu spokój. Tu mamy kolejne mistrzostwa do zrobienia, one nas interesują. Ja nie czuję tej mocy w tym aucie. To jest słabe. Ja chyba rzeczywiście będę musiał węższe opony tutaj zapieprzyć, bo mimo trakcja jest ekstra, daję sobie radę. Ale rzeczywiście być może to przyspieszenie jest za słabe. Zobaczcie, że ja jadę w klasie S1, ledwo osiągam 300 km na godzinę, ledwo osiągnąłem 250 km na godzinę, co jest jeszcze bardziej niepokojące. Może zerknijmy sobie troszeczkę na kokpit. Typowy z lat 90. Nie? Tak, pojawiły się te pierwsze zegary, pojawiały się te pierwsze zegary elektroniczne. Później wrócono do tych bardziej klasycznych, teraz pojawiają się zegary LCD, takie już wykokszone, albo jakieś OLEDy, inne tego typu rzeczy w droższych autach, powiedzmy nowszych. Pamiętam tą dupę, z przodu ma też takie odchylane śmieszne światełka, ale to jest chyba C2. Z przodu znowu jakiś nowy samochód do zdjęciowania i nie wiem co to jest. Czy to jest Subaru WRX STI? Subaru WRX STI i Ford Ka. Czyli to jest jakiś trafik mi się tutaj trafił. Dobra, poziom trudności zerknijmy tylko. Mamy kontrolę trakcji włączoną. Właśnie, i ta kontrola trakcji chyba mi sporo pomaga w jeździe dowolnej. Dlatego mi się wydaje, że tym samochodem jeździ się jak czterokołowcem. No zobaczymy jak się tym będzie śmigało. Jestem strasznie ciekawy, czy dam sobie radę z oponentami, którzy są na poziomie trudności pro. Rzuca dupą, rzuca. Oj, nie można się tutaj tak zatrzymywać, trzeba ładnie brać zakręty. Brakuje troszeczkę przyspieszenia. Myślę, że mógłbym spróbować z tymi węższymi oponami, ale jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa. Jeszcze się ścigamy, wyścig nie dobiegł końca, miałem jeden poważny błąd. Zobaczcie, że te samochody wcale nie są takie szybkie w klasie S1. Bardzo podoba mi się, co to w ogóle tutaj jedzie. Muszę się temu przyjrzeć. Czy to jest Firebird? Nie mam pojęcia, co to w ogóle jest, ale pięknie wygląda. Może ja nie mam zdjęcia tego auta. Pontiac Firebird Trans AM GTA. Czyli z GTA. Nie, ale GTA to jest chyba oznaczenie jakiegoś silnika, bo jeszcze widziałem to na jakichś tam innych samochodach. Ale ciekawe. No, podoba mi się samochód naprawdę z wyglądu. Fajnie wygląda. Bardzo, bardzo męsko. Muszę przyznać. No, te w ogóle samochody z lat 70. mają takie dość męskie kształty. Dosyć kwadratowe. O, z lat 90., z lat 70. No, te są akurat z 90., więc whatever. 80. chyba, 90. taki przełom. Także, ojej, coś mi tam próbował drzwi stuningować. To mamy kolejny samochód, którego jeszcze nie patrzyłem sobie. Tak, trzeba troszeczkę operować gazem, ale tu jest włączona kontrola trakcji, naprawdę nie ma takiego dużego problemu. Nie wiem, którą pozycję uda mi się tutaj osiągnąć. Jeśli zdobędę szóstą, będę naprawdę zadowolony i nie będę musiał, myślę, powtarzać tego wyścigu. Cały czas zapominam o tym, że ja mogę sobie
fragmenty tego wyścigu, fragmenty, w których nie popisałem się umiejętnościami, cofnąć po prostu i przejechać od nowa. Ale słuchajcie, nie jadę może tak jak oni, nie jadę taką linią jak oni, ale swoją linią. Jestem już na czwartej pozycji, więc okazuje się, że moja korweta wcale nie jest taka słaba. I wiecie, co bym chciał zrobić jeszcze, mimo wymiany tych opon? Na razie nie będę ich wymieniał, a spróbuję wyłączyć kontrolę trakcji. No bo słuchajcie, to są samochody z lat 90. i wtedy tak naprawdę wchodził dopiero ABS. Tak myślę, pewności nie mam. Jeśli ktoś tam może, to niech mnie poprawi. Ale wydaje mi się, że w tamtych czasach nie było kontroli trakcji, więc udało mi się osiągnąć tutaj... Masz już całkiem solidne podstawy. Udało mi się osiągnąć tutaj trzecią pozycję, z której naprawdę jestem zadowolony. Mówiłem, że szósta pozycja będzie mnie satysfakcjonować, a tutaj o trzy pozycje nawet wyżej. To jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Tym bardziej, że nie wiedziałem, czego się tutaj mogę spodziewać po tych przeciwnikach. Na następnym wyścigu wyłączymy kontrolę trakcji i zobaczymy, co się z autem stanie. Podejrzewam, że będzie kiepsko. Jeśli będzie naprawdę kiepsko, włączę kontrolę trakcji, ale wtedy dam węższe opony. Więc tak, następne zawody mamy sobie tutaj. I tu mamy sprint, to jest niedaleko. Dojedźmy sobie. Czy mamy tu jakieś unikalne samochody? Z tyłu widziałem jakiegoś Mercedes. Czy ja go mam? Nie mam. Ciekawe. Ja bym chciał, żeby te samochody ustawiły się na jakimś lotnisku, w rządku, wszystkie. Bym zrobił tylko jedno zdjęcie i zaliczył wszystkie auta naraz. Chyba gra by mi się zawiesiła od tej całej kasy, jaką bym dostał za to wszystko. Tak, teraz kontrola trakcji jest włączona i widzieliście na początku poprzedniego wyścigu, co się stało. Na samym starcie samochód po prostu przydusiło. Gra po prostu sprawiła, żeby ten samochód nie buksował kołami na starcie, ale mimo włączonej kontroli trakcji w klasie S2 chyba, na poprzednim odcinku z Forza Horizon miałem właśnie LaFerrari, no to ten samochód i tak kołami buksował, ale gra robiła tak, żeby po prostu nie buksował za długo, nie? A tutaj nic, tutaj ruszamy, jest takie przy starcie, czyli pełna trakcja od razu. Dobrze, zaczynajmy sobie myk. Zobaczymy, co się staje. Tak, mamy tutaj noc. Pamiętać trzeba, żeby wyłączyć kontrolę. Ależ piękny samochód. To jest korweta, no tak, dlatego piękny. Poziom trudności i uwaga, kontrola trakcji off. I zobaczcie, o 10% zwiększa to moje przychody z tego wyścigu, jeśli uda mi się po prostu go ukończyć. Patrzcie, wyłączona kontrola trakcji, samochód na starcie zachowuje się absolutnie tak samo jak w poprzednim wyścigu. Zobaczymy, co będzie na zakrętach. No i tutaj już czuć różnicę, widzicie, że dupa sama się rzuca na boki, nie? I trzeba tutaj znacznie sprytniej operować tym gazem i podejrzewam, że hamulcem też, bo jeszcze... Tak, oj, nawet dodałem troszeczkę nawet gazu na tym zakręcie i z samochodem już się działy złe rzeczy, także jest dużo ciekawiej, na pewno trzeba uważać, ale myślę, że wygranie wyścigu jest jak najbardziej w moim zasięgu. Boję się pomyśleć, co by było na tych węższych oponach z wyłączoną kontrolą trakcji, jak mam teraz. Prawdopodobnie bym auta nie opanował. Dostaję strasznie dużo punktów za samą jazdę, za omijanie trafiku, ale to jest chyba rzecz zupełnie standardowa w Forzie, bo widziałem też na paru innych filmikach z tej gry, że osoby, nawet tak osoby jeżdżące, zdobywały dużo rzeczy za jakiś tam prosty drifting, dużo punktów po prostu, za jakiś tam prosty drifting, omijanie samochodów, czy jazdę pod prąd, więc nie powinienem jakby się tym specjalnie łechtać. Ale jest to miłe, że za jakiś tam fajny przejazd dostajemy sporą ilość punktów. To jest fajne, bo można też szybko levelować, zdobywać kolejne losowania samochodów, czy tam kasy, po prostu nagród. Tak, widzicie teraz, że samochód bardziej, nie wiem, czy to dobrze widać, ale mogę wam powiedzieć, że w odczuciu jest taki bardziej pływający po tej drodze.
Niemniej można sprawić, aby samochód lepiej wchodził w zakręty, po prostu odpowiednio hamując bez skręcania kołami. To jest bardzo Golfina pieprzona trójka. Patrzcie, jaki gnój. I tamten mi zrobił blokadę drogową. I gdyby nie to, może udałoby się... Ej, momencik. Przecież mamy pieprzone cofanie. Czemu ja ciągle o tym zapominam? Jeszcze cofaj. Dalej. Dalej. O tak. To teraz spróbujemy załatwić sprawę inaczej. Patrzcie, że ja o tym zapominam. No a to jest takie kurcze przydatne. Ta sama sytuacja. I co robi Lucek? Lucek goni Dodge'a Vipera, który... O kurde, niezłe ma odejście. Wow. Ej, musimy tego samochodu zaraz posłuchać, bo ja w sumie nie zwróciłem uwagi na brzmienie tego auta. A okazuje się, że brzmi kozacko. Teraz próbowałem na proste koła wyhamować dosyć przed tym zakrętem, który nie był aż taki ostry, jak się okazało, więc nie było to hamowanie ostre aż tak konieczne. Ale mam drugą pozycję, 16 punktów zdobytych. Jestem na drugiej pozycji w klasyfikacji generalnej. Muszę zrobić wszystko, aby ten gracz na przodzie, SRT Viper, zleciał na niższą pozycję. Mimo bardzo zbliżonego tuningu, a konkretnie tej statystyki punktowej, koleś był pierwszy. Minimalna różnica to praktycznie bez znaczenia. Dobrze mi się jeździ tą korwetą. Nie spodziewałem się, że tak fajnie będzie się nią śmigać. Jest ciężko, teraz bez kontroli trakcji troszeczkę bardziej pływa, zdobywa się więcej kasy i reputacji. Ale myślę, że jest ciekawiej. No, z tą kontrolą trakcji jest po prostu zbyt nudno. Ale na co chcę zwrócić uwagę? Na dźwięk auta. Ojej, ojej. Ciekawie brzmi. Nie zwróciłem na to uwagi wcześniej. Zobaczcie, bo ja na to zwracam uwagę zawsze. To jest mały smaczek, ale zwróćcie uwagę na lusterka w Forza Horizon. One są zajebiście odwzorowane. Dosłownie to, co widać w tych lusterkach, jest dokładnie tym, co znajduje się za nami. Nie jest to jakiś gówniany, zamazany obraz albo coś w tym rodzaju. Oczywiście te obiekty w lusterkach znikają szybciej, no bo Xbox by sobie nie poradził z odwzorowaniem dokładnie tych szczegółów z tyłu i z przodu auta, tam gdzie patrzy najczęściej gracz. Dobrze. Lecimy teraz tutaj, mamy również sprint, ponieważ dosyć dobrze poszło mi na poprzednim wyścigu i myślę, że gdybym lepiej się skupił na samej jeździe, a nie gadaniu, na pewno udałoby mi się uzyskać pierwszą pozycję. Tutaj startujemy z szutru, więc może być ciekawiej, delikatnie mówiąc, może być ciężej. Korwetą, która ma dobrą trakcję, ale troszeczkę pływa po drodze, teraz, bez kontroli trakcji włączonej. Więc może być ciekawie, zobaczymy jak sobie poradzę. Startuję z szebanastej pozycji, jak zwykle. No ale przynajmniej będzie kogo wyprzedzać. Tak, tak. Dobra, nie dodaję pełnego gazu, próbujemy jak najszybciej złapać trakcję, jak najszybciej się rozpędzić. O, gdzie oni jadą, do cholery? Jadą prosto, dobrze. Idziemy przez jakieś krzaki, drzewa. Krzaczory i inne. Ależ się spychasz, gnojku. Tak, to jest chyba wyścig przełajowy. Mega efektowny. Może nie efektowny, tylko efektywny. Nie no, efektowny też. Myk, 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 myk. Dobra, mamy kawałek ładnej drogi. Ta droga wyglądała jak asfalt. Jak autostrada w Rosji. Proszę, jak tam ładnie wyskakują. I my też! Woo! Ops, ops, zaliczyło. Pominięto! Cofamy. Cały czas zapominam o tym cofaniu, ale na szczęście coś takiego jest. Skok ten wyglądał świetnie. Chciałbym skoczyć tutaj z kilkoma, powiedzmy, graczami w jednym momencie. Myk, proszę bardzo, załatwione. A ja sobie robię tak. Myk. I gonimy jedyny... Oh shit. Cofamy. No, rzuca duperę, rzuca.
tutaj coś spieprzyłem w tym momencie. Puszczam gaz, zobaczymy co się podzieje. No i teraz jest ok. Gdzie on? Ej, co on? Pominął punkt, widzieliście to? Pominął punkt. I czemu? Wracaj się. Jakim cudem jesteś pierwszy? Wracaj się. No pominął punkt, gnojek. Jakim cudem jesteś pierwszy, szmato? Ale cheat, ej, widzieliście to? Ja to mam nagrane, nie? Ja to zgłaszam do Microsoftu, niech oni się zajmą tym koleżką. Aj! Oj, będzie ciężko, będzie ciężko. Ale dam sobie radę, dobra. Pełne skupienie. No dobra, udało mi się chociaż utrzymać trzecią pozycję, co i tak jest bardzo dobrze. Mam nadzieję, że Dodge Viper nie był zaraz za mną. Gdzie jest ten Dodge Viper? Gdzieś z tyłu, ale zobaczcie, w klasyfikacji generalnej on jechał teraz innym autem, on jechał Fordem Cobrą. Czyli okazuje się, że nie trzeba trzymać się kurczowo jednego samochodu, co jest oczywiste, no. Możemy sobie zmieniać te auta, nie ma problemu. No ale ponieważ ja jestem biedny lucek, to jeżdżę zawsze sobie jednym, bo jednego sobie tuninguję i nie mam kasy na tuning innego. Taki jestem. Zdobyłem sobie wheel spin, więc zobaczymy co uda mi się wylosować. No tym razem to już musi być samochód samochodu. Dawno nie wylosowałem w wheel spinie. No dobra, w poprzednim odcinku wylosowałem Dodge'a Chargera, ale to było dawno i dupa. Teraz też się nie udało. Ostatnie zawody w tych mistrzostwach. Miejmy nadzieję, że uda się wygrać. No w klasyfikacji generalnej jestem 3 punkty przed najlepszym uczestnikiem. Zauważcie fakt, że cały czas jeżdżę na tym poziomie trudności Pro, a więc nie wiem, może te słabsze samochody są łatwiejsze w wygrywaniu, ale na hiper samochodach już nie miałem tyle szczęścia. Patrzcie jako, what the fuck, ale fajnie to wyglądało. Widzieliście jak się fajnie samochód praktycznie zanurzył, ale zajebiste to było. Muszę zobaczyć co to za auto jest, ja go jeszcze nie odkryłem. Jak ten dziad się nazywa, chodzi mi o tego kretyna tutaj, co się tak rozpędził, jakieś strasznie miękkie zawieszenie ma. Chevrolet Monte Carlo Supersport. Trzeba by było sobie ogarnąć to auto. Podobało mi się jak ruszył. Wyobrażacie sobie zrobić to auto na, nie wiem, jakiegoś takiego hardcora do klasy S2 albo XX? Ohoho. Zobaczymy czy to w ogóle jest w garażu. Podobało mi się po prostu jak ruszył, no. Zgiął się, zanurzył praktycznie dupą pod ziemię. To było fajne. Muszę go sobie sprawdzić. Monte Carlo. A to ten tutaj po mojej prawej teraz. Nie mogę tak przy wyjściu odcisnąć gazem, ale on fajnie siada tą dupą, to jest świetne. O. Dobra, tutaj mamy tego Vipera. Podoba mi się też ten Viper starszy. Fajny jest. Ja się po prostu wychowałem na tych samochodach. Gdzieś się zawsze widziałem jako samochody marzeń w jakichś tam serialach czy filmach gdzieś tam w telewizji się oglądało. To są takie wspaniałe auta. Czasami lubi człowiek powrócić do takich starszych filmów i pooglądać sobie jak się ludzie jarali takimi starszymi autami. I do tej pory przecież te auta sportowe starsze, takie jak Ferrari F40. Czy jeszcze mi się zapamiętał taki Lamborghini Countach, albo o, Lamborghini Diablo, no nie, to się ludzie strasznie tym jarali wtedy. No i do tej pory są to dosyć, takie samochody po prostu kultowe, fuck, to już jest koniec. Shit, muszę cofnąć, bo tam skopałem trochę. Do tej pory są to samochody kultowe, które mają niesamowitą cenę, bo no, już się ich oczywiście nie produkuje. Części do nich są drogie i znaleźć takie auto w dobrym stanie, raz, że jest ciężko, a dwa,
No, jest to praktycznie niemożliwe. Dobra, słuchajcie, i one są bardzo drogie, bo są unikalne, ale ja się muszę tutaj skupić na jeździe, troszeczkę się zagadałem i w tamtym momencie trochę skopałem wyścig. Oh shit. Dobra, gonimy, on nie może być lepszy, no. Nie wiem, czy to jest właśnie ten Luxio, najlepszy zawodnik, ale słuchajcie, patrzcie, co się dzieje! Ach, prawie bym go wyprzedził. No nie, no, myślę, że w klasyfikacji generalnej będę najlepszy, no. 16 punktów, okej. Okay. Myk i... Tada! Znowu wygrałem na równo z tym kolesiem zaraz za mną. Musimy sobie sprawdzić tego Chevroleta. Bardzo mnie interesuje to, czy on jest w ogóle dostępny w salonie. Ale zajebiste, zajebiste ujęcie, podoba mi się. W tym takim ujęciu ta korweta, tak, ach, nie? Tak, foto takie, pstryknąć i dać na miniaturkę. Ach, przepiękna, przepiękna. O takim odcinku, w takim starym stylu dzisiaj odcinek z Forzy, ale takie też są fajne, fajnie jest pobawić się takimi autami. Okej, okay, to były ostatnie mistrzostwa podczas tej wycieczki, co oznacza koniec naszego czasu na nicejskim placu Masena. Spotkajmy się przy centrali, skąd wyruszymy na festiwal, na imprezę wręczenia nagród. Okej, okay, świetnie. Zrobimy sobie to w następnym odcinku, man, bo ja dzisiaj muszę sprawdzić jeszcze jeden samochód, który mnie interesuje. Nie wiem, czy to właśnie zrobię tutaj. Bo tutaj chyba nie można wymieniać sobie auta, tak czuję coś. Ale nie, można, no musi tu być możliwość wymiany auta, spokojnie. Myk, jest warsztat, jest git. Ale mnie obchodzi... Hej, co u ciebie? Ale mnie obchodzi salon samochodowy. Ojej. Tu jest tyle aut, ja będę musiał przewijać... Oh w porządku, my god. To co dziś robimy z twoją furą? Chevrolet, Corvette Grand Sport. Pierwszy raz widzę to samo, ten samochód, naprawdę. Wow. Niestety nie mogę go... Muszę sobie kupić ten pakiet z tymi autami wszystkim. Przecież to jest niesamowite, samochody są piękne. Chevrolet Monte Carlo, o tego mi chodziło, o kurde. Słuchajcie, on... A, nie mogę go kupić, nie mam tego pakietu samochodów. Dammit, będę musiał to sobie zakupić. Aha, ten posiadam po prostu w garażu, no dobra. Się tak zastanawiałem, czy uda się wygrać w Will Spinie auto, które jest dostępne do kupienia, no ale twórcy by sobie strzelili troszeczkę w kolano, gdyby tak zrobili. Wow, i tutaj mamy Vipera, bardzo lubię ten model z 99. Nie podoba mi się natomiast model tego Forda, to jest właściwie Ford Mustang. Nie podoba mi się, nie podoba mi się ani ten Fox Body, tak zwany SVT Cobra R. Ale ten ma fajną mechanikę, no, w tej grze. Ruszał i dosłownie dupa mu siadała. Ciekawie to wyglądało. Regal GNX. Tego też bym musiał zakupić. Chevrolet Camaro. No, fajnie wygląda Camaro. Ale ten mnie interesuje. Ciekawe, jakby do niego wrąbać te milion koni, jakby po prostu się zachowywał. Nic, moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną na odcinku z Forza Horizon. Mam nadzieję, że wam się podobało, że miło spędziliście czas. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.